jesteśmy tutaj na masie krytycznej po to, żeby pokazać, że rowerzystów jest wiele i nawet w zimę, nawet kiedy musimy nosić rękawice, to jeździmy i chcemy, żeby ci, którzy powinni się zajmować między innymi ścieżkami rowerowymi, które się nagle urywają i nie możemy nimi jechać, ale i tak próbujemy, żeby je sprzątali, bo jest bardzo trudno, jak jest piach, czy rozbite butelki, czy takie prozaiczne rzeczy, można się po prostu bardzo uszkodzić, a ludzie chcą jeździć rowerami, a dla Białegostoku Centrum Zielonych Płuc to chyba jest bardzo ważne. Super masa krytyczna i następnym razem więcej osób, żeby się było.